Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Unity. Zajmiemy się dzisiaj tworzeniem warunków, czyli tym, co w programowaniu jest tak naprawdę najważniejsze. No i większość skryptów opiera się właśnie na tworzeniu warunków. Będziemy z tego korzystać na pewno najczęściej. A więc, jak sama nazwa mówi, warunek, czyli jeżeli coś się stanie, jeżeli jakiś warunek zostanie spełniony, wykonaj następującą czynność. Jak to wygląda? Jak wygląda cała struktura takiego warunku? Stwórzmy sobie może na razie kilka zmiennych, ponieważ żeby nasz warunek w ogóle działał, no musi on się opierać na jakichś zmiennych. Będzie on na pewno czegoś potrzebował, także ja sobie to usunę. To nie jest mi potrzebne. I na przykład stwórzmy sobie publiczną zmienną typu integer i nazwijmy ją po prostu sobie liczba. Nie będziemy tutaj jakoś specjalnie nic wymyślać. I publiczną zmienną typu bool. Zmienna bool. Ok, w ten sposób. I stwórzmy sobie może jeszcze jeden warunek i będzie to zmienna public integer liczba 2. Ona może się okazać przydatna. Ok. A więc przejdźmy już do rzeczy. Gdzie chcemy umieszczać takie warunki? Gdzie się takie warunki zazwyczaj umieszcza? Warunki możemy umieszczać bezpośrednio w jakiejś naszej własnej funkcji, którą stworzyliśmy, czyli tworzymy jakiegoś tam sobie voida, na przykład void wykonaj warunek. I sobie jakiegoś tam voida stworzyliśmy. I teraz tutaj możemy zawrzeć jakiś warunek, na przykład if. I teraz w nawiasie. Tak wygląda struktura. Zaczynamy od if, czyli jeżeli. Następnie dajemy nawias. I w tym nawiasie zawieramy informacje o warunkach, które muszą zajść, które muszą zostać spełnione, aby zostało wykonane to, co znajdzie się za tym ifem. Czyli przypuśćmy sobie, że jeżeli zmienna bool będzie równa, i teraz piszemy znak równości, ale nie jeden, lecz dwa znaki równości. O tym należy pamiętać, aby w warunku zawsze umieszczać dwa znaki równości. Zmienna bool równa się true. I jeżeli ta zmienna bool równa się true, to tutaj robimy klamerki w ten sposób. I w tych klamerkach zawieramy to, co ma zostać wykonane, jeżeli ta zmienna przyjmie odpowiednią dla nas wartość, jaką sobie tutaj ustawiliśmy. To wtedy na przykład przypiszmy sobie to liczby 2 równa się i tutaj już jedno równa się, ponieważ to nie jest warunek, lecz wykonanie jakiejś funkcji. Przypisujemy wartość do zmiennej jednym znakiem równości. O tym musicie pamiętać, że w warunkach dwa znaki równości, a normalnie, jeżeli wpisujemy jakąś wartość do zmiennej, dajemy jeden znak równości. A więc liczba 2 będzie wynosiła powiedzmy 5. No, nie będziemy tutaj czegoś wymyślać. Niech ona ma liczbę 5. I teraz tą funkcję, którą sobie tu stworzyliśmy całą, tego voida, możemy gdzieś tam w jakimś skrypcie wywołać w pewnym momencie, tak? Ale co, jeżeli chcemy, aby na przykład nasz warunek był sprawdzany co klatkę, żeby on był cały czas na bieżąco sprawdzany? Wtedy takiego ifa możemy sobie przenieść i wsadzić go do void update. Ponieważ void update jest funkcją, która jest odświeżana co klatkę i wszystko, co jest w niej zawarte, będzie sprawdzane non-stop, na bieżąco. A więc tego voida sobie usunę. I teraz tak. Co jeżeli chcielibyśmy dodać sytuację w przypadku, kiedy nasza zmienna bool będzie równa false? Możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy stworzyć teraz kolejny warunek if i po prostu ustawić, że zmienna bool równa się false i tak jak dalej za klamerkami napisać, co się ma stać, gdy ona jest równa false. Natomiast możemy też zrobić to w ten sposób, że dodamy tutaj else, czyli jeżeli zmienna bool jest równa true, to wtedy liczba 2 równa się 5. Else, czyli w przeciwnym wypadku, jeżeli nasza zmienna nie jest równa true, czyli jest równa false, to wykonaj coś innego. I teraz na przykład else i liczbę 2 ustawimy sobie na 0. Ok. Zapiszmy. I przejdźmy sobie do Unity. Do menadżera skryptów ja sobie ten skrypt warunki przypiszę. Uruchomię projekt. I teraz zobaczcie. Patrzcie na liczbę 2. W
tej chwili zmiana pól wynosi false, czyli zmiana 2 powinna wynosić 0. Jeżeli ja ją zmienię na true, to ona powinna wynosić 5. I tak to się stało. I teraz, kiedy ona znowu wyniesie false, liczba 2 będzie 0. Bo tak ustawiliśmy sobie w naszym skrypcie. Czyli jak widzicie, całość działa bardzo poprawnie. Oczywiście, tutaj w naszym warunku możemy dopisać więcej czynności, które mają zostać wykonane w momencie, kiedy nasza zmiana przyniesie wartość true. Na przykład do liczby 1 możemy także coś przypisać. Powiedzmy, będzie to 1. Liczba. Ok, i tu możecie tych czynności wypisywać mnóstwo. Tak naprawdę nieskończenie wiele tych czynności możecie wypisywać bez problemu i one wszystkie zostaną wykonane, jeżeli warunek zostanie spełniony. No dobrze, ale co, gdybyśmy chcieli, aby nasz warunek sprawdzał dwa parametry? Oczywiście jest to do wykonania. Robimy to w następujący sposób. If zmienna bool. Co tu się dzieje? If zmienna bool równa się true i na przykład liczba 2 wynosi coś tam, to wtedy wykonaj dany warunek. Ale my zrobimy sobie to inaczej, ponieważ zrobimy sobie jeszcze jedną zmienną typu bool i zmienna bool 2 ją nazwę. Czyli jeżeli zmienna bool równa się true i zmienna bool 2 równa się true, to wtedy wykonaj następujące czynności. I tutaj na przykład do liczba przypiszemy sobie 15. Tak samo jak tych czynności możemy tutaj wpisywać tyle, ile chcemy, tak samo tych wartości tutaj warunków możemy przypisywać ile chcemy. Teraz bez problemu możemy dodać na przykład kolejny parametr, który musi zostać spełniony, aby wykonać następujące czynności, dodając kolejne znaki i. I na przykład, powiedzmy, liczba 2 musi równać się 5. I teraz właśnie widzicie, podkreśliło nam na czerwono całość, dlatego, że umieściłem tutaj jeden znak równości. Muszą być dwa znaki równości, o tym cały czas pamiętajcie. Jak widzicie, to daje nam ogromne możliwości, ponieważ zobaczcie, aby ten if został spełniony, nasza zmienna bool musi wynosić true, zmienna 2 bool musi wynosić true oraz liczba 2 musi wynosić 5. A więc mamy taką zależność, bo liczba 2 będzie wynosiła 5 w momencie, kiedy spełniony zostanie ten warunek. Czyli zmienna bool będzie ustawiona na true. Tutaj może wyrzucę to, ponieważ zobaczcie, to jest to samo, tutaj i tutaj. I teraz na przykład w tym momencie ten warunek zostanie spełniony dopiero wtedy, kiedy zajdzie ten warunek, ale jeszcze powiększony o parametr liczba 2 musi równy być 5. Czyli w momencie, kiedy ten zostanie spełniony, ten zostanie dopiero wykonany i jeszcze zmienna bool także musi zostać ustawiona na true. Także jak widzicie, te zależności tutaj, one mogą być bardzo rozbudowane pomiędzy tymi warunkami i na przykład teraz byśmy mogli dodać kolejny if, że jeżeli liczba będzie równa 15, to wykonaj jeszcze coś zupełnie innego. Także to mogą być bardzo rozbudowane relacje. No dobrze, ale pokażę wam jeszcze, najpierw zanim przejdziemy do Unity, pokażę wam, że to działa. Pokażę wam jeszcze, jak można inaczej pisać warunki, w sensie, że niekoniecznie musi być tutaj znak równości. Przypuśćmy sobie, jeżeli liczba jest większa od 0, ponieważ tak też możemy zapisać. Jeżeli jest większa od 0, jeżeli jest mniejsza od 0, tu nie mamy problemu. Możemy na przykład większa równa 0, to wtedy wykonaj coś. Tak samo jak robiliśmy wcześniej. Także damy sobie, że jeżeli liczba jest większa od 0, to wtedy ustaw, powiedzmy, liczbę 2, zaraz czekajcie, bo okej, czyli liczba będzie większa od 0 w tym i w tym wypadku, to wtedy dodamy sobie liczbę 3. Public bool liczba 3 i wtedy liczba 3 będzie wynosiła, powiedzmy, 100. Okej.
Tak, to jest oczywiście nie public bool, tylko public integer. Tak sobie. I teraz zobaczcie, przechodzimy sobie do Unity. Skrypt nam został odświeżony, także o te zmienne. I teraz tak jak pamiętacie, jeżeli zmienię zmienną bool na true, to zostaną wykonane warunki. Liczba 1. Liczba została wpisana jako 1, ponieważ jeżeli zmienna bool równa się true, to liczba 2 ma wynosić 5 oraz liczba ma wynosić 1, to się zgadza. Oraz jeżeli liczba jest większa od 0, to liczba 3 ma wynosić 100. No a liczba jest większa od 0, ponieważ tutaj ustawiliśmy ją na 1, także ona wynosi 100. Teraz w momencie, kiedy my jeszcze spełnimy tego zmienną bool 2 ustawimy na true, to liczba powinna równać się 15. I tak też się stało, jak widzicie. I w momencie, kiedy my to będziemy zmieniać, te wartości będą się zmieniać. Zobaczcie, tutaj się zmienia na 0, tutaj się zmienia na 1. W momencie, kiedy wyłączymy oba warunki, zostanie to w ten sposób. Mam nadzieję, że odcinek okazał się dla Was przydatny. Tak jak mówiłem, programowanie głównie opiera się na stawianiu warunków, także z tego będziecie przez cały czas korzystać. No jest to dosyć proste, także też nie ma z tym większego problemu. Dzięki za uwagę, cześć!